czy nie, że? Jest! Co się stało? Pani Żyd. Mieszkanie. Co mieszkanie? Jest. Ale panie Mańkowski, niech pan wreszcie powie, o co chodzi, no. Już, mówię, dostaliśmy? Dostaliśmy mieszkanie. Kto? Pan i ja. Był sobie Antek murarz i z tym murarzem Antkiem pragnęła pewna Henia umówić się na randkę. Ja obserwuję budowę tego osiedla od początku, zresztą byliśmy inicjatorami tego. Muszę powiedzieć jedno, że ładnie to wygląda. Powiedział Antek Heni, że według jego planów czas dla niej znajdzie w maju, aż skończy się mu ranów. A już ten, który chce budować mieszkanie własne, no to przede wszystkim niech sobie buduje maksymalnie za swoje własne środki. Prosiła Henia w czerwcu, no przyjdź i serca nie rań, a on jej, żeby w lipcu, bo teraz robi żerań. Hop, siup, tralala, bo teraz robi żerań. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tam będzie nasze mieszkanko, widzisz? Nie, nie, nie. Troszeczkę na lewo. O, tu, pod tą białą chmurką. Mieszkanie było największym marzeniem obywatela PRL. Własny kąt był dobrem trudnym do zrealizowania. Bez znajomości w partii i urzędach na własne M trzeba było czekać nawet kilkanaście lat. Władza postawiła na przemysł ciężki, zaniedbując budownictwo. Ale zaraz po wojnie z wielkim entuzjazmem rozpoczęto odbudowę zniszczonego kraju. Mnie się śniło nieraz w nocy, ja się zrywałem w nocy i mówię, Matko Boska, przecież odbudują Warszawę, a mnie tam nie ma. Byliśmy jednym gruzowiskiem. Nim to wszystko ruszyło, nim produkcja w Polsce ruszyła czegokolwiek, to potrwało. Przecież to były z cegły rozbiórkowej stawiane domy. Nie było cementu, piasek był tylko, owszem, tak. Cały kraj uczcił pięciolecie władzy ludowej wcześniejszym wykonaniem planu i dodatkowych zobowiązań produkcyjnych. W Warszawie robotnicy ZOR-u ukończyli przed terminem trzy nowe budynki mieszkalne na Muranowie. Dla propagandy były wytypowane budynki, tak zwane szybkościowe. Ale to były tak zwane propagandowe budynki i ten budynek nie miał przerw materiałowych, miał transport zapewniony, miał ilość ludzi, rzemieślników pod dostatkiem. Od razu pierwszego dnia Górecki dał 360% nowej normy. Wziąłem udział w akcji werbowania pracowników do budownictwa w Warszawie. Więc wyjechałem do Puław, po 10 dniach zwerbowałem sporo ludzi, chętnych rolników i przywiozłem ich do Warszawy, zaprowadziłem ich do świetlicy na Krochmalno, tam gdzie pracowałem, przenocowali na tej świetlicy i rano pojechałem do Zjednoczenia zameldować, że tam są ludzie, tylko ja tam już nie pójdę, bo mnie mogą obić, bo są głodni, spragnieni i się na podłodze spali i ja ich przywiozłem. Dobrze. I teraz co ja mam zrobić? Jechać z powrotem i dalej werbować. Na Mokotowie rekord Góreckiego został pobity. Komorowski i Borkowski osiągnęli 720% nowej normy, a Kot i Pylda przeszło 600. Te wszystkie rekordy, o których zresztą Andrzej Wajda nakręcił film przy okazji Człowieka z marmuru, to była norma przedwojenna dla wysoko kwalifikowanych murarzy. 32 tysiące cegieł podczas jednej zmiany to nie był żaden rekord, to była norma, której wymagano od zawodowców. Na ulicy ruch szalony, rosną mury z każdej strony, a na planie piękne domy zadziwiają swym ogromem. Ja dzisiaj słyszę, o, zmuszano tych ludzi, katowano tam różnymi sposobami, znęcano się. Nie. Ja chcę powiedzieć, że ten, kto nie chciał robić, nikt go nie zmuszał. Przychodził, powiedział, nie mam siły, nie mam zdrowia, odchodzi. Wieczorem ze zdumieniem patrzę, reflektor świeci jak w teatrze. To robotnicy dniem i nocą warszawskie domy w niebo wznoszą. 95% ludzi wtedy w domu nic nie miało. Nie miało radia, pralki, telewizora i trzeba było kupić, trzeba było zarobić. I w tym akordzie się właśnie zarabiało dwa, trzy razy nawet tyle. Bo MDM, bo MDM, rośnie nocą, rośnie dniem.
Po 1945 roku lokale powyżej 5 izb i 110 metrów kwadratowych trafiły pod publiczny zarząd, czyli de facto nie właściciel, tylko urząd kwaterunkowy decydował, kto tam mieszka. Władza korzystała z wielu sposobów poprawy sytuacji mieszkaniowej, ponieważ w pierwszej połowie lat 50. na 4 zawarte małżeństwa przypadało zaledwie jedno nowe mieszkanie. Od 1951 roku właściwie nie ma lokali wyjętych spod publicznej gospodarki lokalami. Czyli tak naprawdę o wszystkim, o każdej izbie mieszkaniowej, no może troszeczkę to inaczej wyglądało na terenach wiejskich, decyduje państwo. Więc o co panu chodzi? To ja jestem tu administratorką. Ach, to świetnie, bo ja tu mam mieszkać. Dostałem przydział. O Boże, Boże, Boże. Tu historia powstawania do życia Polski Ludowej, a później wznoszenia jej pierwszych zrębów. Gomułka ujął to tak trochę barwnie, mówiąc, że gdyby tam, już nie pamiętam, 1/3 tej kwoty, którą społeczeństwo przeznacza na wódkę, przeznaczyło na mieszkalnictwo, no to problem mieszkań byłby rozwiązany. To było takim trochę kwiecistym wprowadzeniem do czegoś, co określano jako nowa polityka mieszkaniowa. Wciąż setki rodzin czekają na mieszkania. Nowy system rozdziału mieszkań, publicznie ogłaszane listy. Pierwszeństwo dla tych, co zamieszkują pomieszczenia zwane niemieszkalnymi. Sutereny, rudery, baraki. Za Gomułki też próbowano wydobyć Polskę z tego niżu mieszkaniowego. I nawet pojawił się taki absurdalny pomysł budowy niektórych bloków ze wspólnymi łazienkami na korytarzach i ślepymi kuchniami. Był wicepremierem Tokarski wtedy i wprowadzono, że nie będzie piwnic. No wie pan, bunt, ludzie się zdenerwowali, musieliśmy pogłębiać już gotowy budynek i zrobić piwnicę. No bo to byłaby jakaś oszczędność, ale nie wygoda. Bo my wiemy, że są braki materiałowe i te braki materiałowe hamują budownictwo, powodują różne przestoje, ale te braki materiałowe no to się często sprowadzają do tam określonego elementu, na pewien czas opóźnione są dostawy. To nie był osobisty pomysł Gomułki, to był pomysł Kliszki, drugiej osoby w tamtym czasie, prawej ręki Gomułki. No, Gomułka chętnie przyjmował wszelkie pomysły, które były tanie i szybkie. Najłatwiej to tak jest nieraz od tak stanąć sobie z tej trybuny i tak trochę jadowitej śliny puścić, która ma kompromitować niby całość naszej gospodarki, chociaż w rzeczywistości tak, towarzysze, nie jest. Do 65 roku inwestorem było przede wszystkim państwo. Budownictwo komunalne, zwane też kwaterunkowym, adresowane było do ludzi najbiedniejszych, a także zaspokajania szczególnych potrzeb. Mieszkania komunalne dostawali ludzie zasłużeni – milicjanci, działacze partyjni i artyści. Rozwijało się też budownictwo spółdzielcze. Moja mama dostała przydział z pracy tego mieszkania, w którym do tej pory mieszkam. I to był taki luksus, że całowałam podłogę w tym mieszkaniu. Proszę pana, serdecznie panu gratulujemy z okazji otrzymania tego jubileuszowego mieszkania. Sądzę, że państwo są państwo zadowoleni chyba. Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni. Spółdzielczość na początku działa na zasadzie pewnego rynku. Chcesz, nie chcesz się prosić? Nie chcesz czekać? Zapłać. Należało na przykład spłacać sukcesywnie co miesiąc kredyt. Przykładowo, średnia pensja w latach 60. to 2000, 2,5 to już była taka naprawdę przyzwoita pensja. A obciążenie takim kredytem to było na poziomie 600-700 zł. Straszny dom znajduje się kilometr od serca miasta przy Ogrodowej 13 łamane przez 29. Sprawa osobna i najbardziej dotkliwa to sanitaria. Odnośnych urządzeń w mieszkaniach nie ma. Są na korytarzach drugiego i trzeciego piętra. Lokatorzy pierwszego i parteru korzystali z ustronnego budyneczku pozostałości rozebranej oficyny. Ale i to rozebrano, kierując klientelę na drugą stronę ulicy pod numer 26. Klucz u dozorcy, w nocy oczywiście także.
Polska potrzebowała wyciągnąć, że tak powiem, z tych nor ludzi, bo nieraz w jednej izbie mieszkało po 15 i więcej osób. I w związku z tym no, było ogromne ciśnienie na władze polityczne, to ciągle jest mało i mało. Tradycyjnie z cegły, żeby wybudować i dać tym oczekującym, to nawet gdyby połowę Polski wzięło za kielnię, to w tych czasach też by nie zdążyło wymurować. Partia i cały naród znajdowały się w niezmiernie trudnej sytuacji. Musieliśmy wyprowadzić z niej kraj i dokonaliśmy tego. Zmiana na stanowisku pierwszego sekretarza PZPR zapoczątkowała nowy okres w budownictwie. Pod koniec lat 60. budowano w Polsce 150 tysięcy lokali rocznie, podczas gdy dekadę później około 230 tysięcy. Pomimo tego w kolejce po mieszkanie nadal czekało ponad 1,5 miliona chętnych. Cegłę zastępuje wielka płyta. Kielnie, nowoczesne maszyny. Mało wydajne wytwórnie, fabryki domów. Idzie o wielką sprawę. O to, aby w okresie życia jednego pokolenia zbudować drugą Polskę. Wtedy to oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko że zbudujemy w ciągu kilku lat, czy iluś tam lat, tyle samo mieszkań, ile jest do tej pory. Czyli drugą Polskę mieszkaniową. Wielkie place budowy. Polska jest dziś wysoko rozwiniętym krajem o innym niż 6 lat temu krajobrazie. Tempo prac niespotykane, a efekty przerastające wszystko, co do tej pory zbudowaliśmy. Symboliczny klucz do nowego mieszkania w domu budowanym pod patronatem ZMS-u. No więc urodzi nam się syn. No i dostaliśmy mieszkanie teraz, no zamieniliśmy mieszkanie nowe, mamy. No to chyba takie najważniejsze dwie rzeczy. Po tym propagandyści, zwłaszcza propagandyści sukcesu, zrobili z tej drugiej Polski metaforę, przeciwko czemu zresztą w jednym z artykułów protestowałem ku zgorszeniu twórców propagandy sukcesu. Protestowałem w takim sensie, że Polska jest jedna i budujmy dobrze tą jedną Polskę i w tej jednej Polsce budujmy to, co trzeba. Mówiłem cię to od malucha, cholerstwo. Panowie, co tutaj taki ruch? Normalnie, panie, budujemy. Gierek w pierwszych tygodniach, kiedy objął funkcję pierwszego sekretarza, zebrał budowlanych, w tym i mnie, i zaczął z nami rozmawiać. Co zrobić na tych budowach, żeby wam pomóc? Ogromna ilość złych przepisów została usunięta już po pierwszym spotkaniu budowlańców z Gierkiem. Się z towarzyszem Karkoszką martwimy, wiecie, o to, że trochę są zaległości w tym budownictwie. Co robić, żeby nie tylko zaległości odrobić, ale żeby mieć jakieś wyprzedzenie. I przekroczyć. I przekroczyć. Faktycznie. Ludzie mieszkań potrzebują. To budownictwo było fatalne, moim zdaniem. No. Dlatego, że budowało się na zasadzie fabryk domów. A fabryki domów to było najgorsze, co sobie można w ogóle wykombinować, moim zdaniem. Opinia o Wielkiej Płycie była bardzo zła. A co to jest Wielka Płyta, to panowie dobrze wiedzą. To jest to samo, co żelbetowy dom. Tylko dwa razy droższy w stanie surowym, bo trzeba najpierw przywieźć taki materiał do zakładu, a potem go przywieźć na budowę, prawda? Wielka Płyta została wymyślona w okresie międzywojennym na zachodzie Europy. Pierwsze większe konstrukcje powstały w latach 30. we Francji, Szwecji i Holandii. W połowie lat 70. Zachód wycofał się z tego pomysłu. Pierwsze fabryki domów otrzymaliśmy ze Związku Radzieckiego. Duże zakłady o produkcji docelowej od 10 do 13 tysięcy izb rocznie. Fabryki te zostały przystosowane do polskich warunków budownictwa mieszkaniowego. Obiekty o wysokim stopniu uprzemysłowienia powstają wszędzie, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na mieszkania. Tego rodzaju było zrobione założenie, że w czasie wojny to będzie teren, w którym się będzie remontować czołgi, bo to był identyczny sprzęt, w sensie do podnoszenia, do transportu i tak dalej, i tak dalej. Czego wymagała Wielka Płyta. Oj, panuszka, zając wie, kto zabrał sam się w zawit. Jej nocznie jest nie spis, ciągu maga mi szuszyt. Tu, 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 t
Dlaczego do Polski przyszła wielka płyta? Po prostu nie mieliśmy fachowców. Nie mieliśmy fachowców i ranga pracownika budowlanego, nie śpiewało się to, co w latach 50., jak murarz tam i tak dalej, tylko trzeba było coś umieć, prawda? W związku z tym młodzież się nie garnęła do budownictwa, gdzie pracuje się cały rok, jest się uzależnionym od warunków atmosferycznych. Wielka płyta dawała możliwość pracy w zakładzie, w zamkniętym zakładzie. W moim odczuciu nie jest to za zdrowe budownictwo, bo jest to beton, jest to po prostu lity beton, lity żel beton. Panowie, ale ja bardzo proszę, żebyście dostarczyli beton zgodnie z naszymi ustaleniami. Jest bardzo pilne, ludzie czekają, czas się liczy. Najbardziej to ucierpiała na tym urbanistyka, architektura, no bo ostatecznie jak pan robi z elementów, których ma pan 150 czy 170, składa pan dom, to nie jest cegła. Projektantom udało się uniknąć monotonii tak charakterystycznej dla dużych zespołów mieszkaniowych. Budynki są zróżnicowane, mają od 4 do 16 kondygnacji. To w ogóle nie była architektura, po prostu. To był bewsztyk raz, no. Na tej zasadzie. No, przychodziła jakaś tam dyspozycja i był nakaz, ma pan to i tamto. No. Nic nie było do roboty dla architekta. Co to są te? Spółdzielcze punktowce. Aha. Panie dyrektorze, tak? Tu jest jezioro. A, to nie. A nie, dobrze. To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Bardzo wielu ludzi po prostu szło na skróty po linii najmniejszych oporów, bo czy się stoi, czy się leży. Muszę powiedzieć, że sam układ, wiecie, jest ładny. I dobrze, że nie wszędzie pacie się do góry. Wiecie. Tworzenie tego intymnego wnętrza tutaj, cichej uliczki, że nie będzie wjazdu samochodu. Standard wykończenia tych mieszkań nie był niestety najwyższy. No ale było mieszkanie, było ciepło, była woda, była łazienka, była toaleta. W ogóle był niesamowity pęd. Wszyscy chcieli do bloków. Te 30 mieszkanie dzisiaj odbieram i co? Pisze i tak dalej, marzy, pokazuje i tak dalej. Albo majster nie chce rozumieć, albo nie wiem co to jest. Ani materiał jak się należy, ani robota. Z pełną świadomością były okresy, w którychśmy robili, no, wiedząc, że trzeba będzie poprawiać. No ale ilość albo jakość. No. Niestety nie byliśmy w stanie zrobić tej ilości przy dobrej jakości. I budujecie na lata. Chodzi o to, żeby ci, którzy będą tu mieszkali za 20-30 lat, żeby źle o nas nie mówili. Żeby nie mówili źle o was. W spółdzielniach mieszkaniowych byli kandydaci i kandydaci na członków spółdzielni. Pierwszą wpłatę wpłacali w zależności od wielkości mieszkania. Nie były to wielkie kwoty. Ani władza, ani spółdzielczość nie mówiły, ile faktycznie kosztuje mieszkanie. Tymczasem pierwsza wpłata stanowiła zaledwie wartość 4-5 metrów kwadratowych mieszkania. Kolego Piotrze, jak to się stało, że został kolega członkiem spółdzielni mieszkaniowej? W roku 66 otrzymałem książeczkę mieszkaniową, dzięki której stałem się członkiem, kandydatem spółdzielni mieszkaniowej. Był dla mnie najmilszym wydarzeniem. Bo w ten sposób uniknąłem wielu kłopotów, jakie mają młodzi ludzie, kiedy rozpoczynają swoje samodzielne życie po wyjściu z domu rodzinnego. Dekada lat 70. to jest tak naprawdę monopol spółdzielczości, ale zadekretowany przez państwo. To nie dlatego ludzie tak bardzo sobie upodobali formę mieszkań spółdzielczych i teraz o niczym nie mówią, tylko myślą o mieszkaniach, tylko innych nie ma. No po prostu, taka jest forma. W zasadzie te nasze wspomnienia warto zacząć chyba od dawania kluczy, gdyż to był najsłoneczniejszy dzień naszej organizacji Gogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. No, pomimo, że to był styczeń. Pomimo to, że był styczeń, był to naprawdę gorący, ciepły, słoneczny styczeń dla nas wszystkich. To się też wali pod koniec lat 70., no bo są już tam wprowadzone instytuty jeszcze lat 60., instytucje kandydata na członka. No, są całe rodziny, które już tam od poczęcia, książeczki mieszkaniowe, no wszystko jest. Już państwo ma dużo zobowiązań wobec obywateli, tylko
no nie za bardzo jest w stanie ich spełniać, bo czy są mieszkania, czy nie jest pochodną kondycji całej gospodarki, prawda? Warszawa Ursynów. Na tym placu budowy jesteśmy po raz trzeci. Są z nami uczestnicy warszawskiej konferencji sprawozdawczo-programowej, członek biura politycznego Albin Siwak. Przyszła kobieta z trójką dzieci. To przyszła do komitetu centralnego, przyszła bardzo źle ubrana i te dzieci, takie nędzne, źle ubrane. Ja już 7 lat się u przewodniczącego Rady Narodowej w Wołominie ubiegam o mieszkanie, ale on kolesiom załatwia, a mnie nie. A ja mam taką izbę, gdzie jakby przyjechał wasz inspektor, to rano nie oderwie kołdry od ściany, bo zamarznięta, a w garkach trzeba rano rąbać siekierko, żeby zamarznięte wszystko na ten. No tragedia. To ja wpadłem w szał. Mówię do sekretarki, łączcie mi z nim. Połączyła. Ja już tu bez kurtuazji, bez żadnych tam upiększania słów. Tylko powiedziałem, rano przyjeżdżam, żebyście byli spakowani, bo wypierdolę was tam z hukiem. Na tym. Za co? Za to, że 7 lat ona chodzi, kołdra na ścianie zamarznięta, w garku zamarznięte. Kolesiom dajecie zawódkę, a jej nie dajecie. Na drugi dzień ja zajeżdżam tam z ekipą inspektorów. Na ten siedzi ta kobieta, która u mnie była uśmiechnięta. Mówię, co do cholery się stało? Mówię, co pani taka zadowolona? Panie, bo w nocy, mówi, przyjechali, przewieźli mnie, mam pokój z kuchnią i z łazienką. No to co ja mam być nieucieszona? Nagły kaprys pogody zmienił pejzaż Warszawy. Robotnicy budowlani przenieśli się do wnętrz budynków. Na ulicach miasta zmarznięci przechodnie i ci, co na posterunkach być muszą. W 80. to wszystko zaczęło siadać. W 80. to się wszystko rozprzęża. Strajki, ludzie odchodzili. No, ja muszę powiedzieć, że duże kłopoty były. Duże. No zaczęło się robić nawet 50% tego, co w latach 70. Pamiętam takie zdarzenie, wracam z wiceministrem z wytwórni w Małkini, zatrzymujemy się przy torach kolejowych, żeby przepuścić pociąg, jedzie rolnik ciągnikiem, patrzy, rozpoznał mnie i panie ministrze, cementu nie ma, dajcie cement. Naciągało się po prostu. Mówiło się, że budynek w grudniu oddany, a kończyło go się jeszcze przed styczeń, luty. No. No może, trzeba to było robić, bo inaczej pozbawiało się ludzi premii. Z biegiem czasu okazuje się, że państwo odpowiada za coraz więcej, a ani organizacyjnie, ani finansowo nie jest w stanie tych mieszkań ani utrzymywać, ani ich budować. Czy tak naprawdę, mimo że państwo zapewnia każdemu mieszkanie, to standard życia obywatela się pogarsza. Kiedy pani zobaczy fundamenty swojego domu? No, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, miałam być na tych listach. I nie ma, przykro, ale nie. Budownictwo no, z roku na rok siadało wyraźnie w oczach, aż padło jak ta zajeżdżona i zagłodzona szkapa. Taka prawda. Noc zapadła nad miastem, w domach światła pogasły, tylko gwiazdy migocą i drżą. Na żeraniu mlynowie, MDM, Muranowie, robotnicy Warszawy już śpią. Mieszkań w PRL nie było, ponieważ władza nie mogła sprostać zapotrzebowaniu. Możliwości gospodarki na to nie pozwalały. Budownictwo nie było lokomotywą gospodarki, tylko przemysł. Obywatele w PRL nie zarabiali tyle, żeby sami mogli pozwolić sobie na mieszkanie. Tak było do 1989 roku. Jeżeli mam coś chcieć, to chcę po prostu mieć małe mieszkanko. Na Marienstadzie to moje szczęście,
to moje sny. Małe mieszkanko na Mariasztacie, a w tym mieszkanku przypuśćmy my. Dzień dobry, nazywam się Szymon Krawczyk. Jestem autorem reportażu, który Państwo obejrzeli. W latach 70. w okresie boomu budowlanego z wielkiej płyty wybudowano 3 razy tyle mieszkań, co dotychczas z cegły. Krajobraz polskich miast zdominowały betonowe osiedla. Jeden z bohaterów reportażu określił architekturę tamtych lat jako bewsztyk raz. W następnym programie opowiemy o 52-latce nazywanej Kurołapką i Królową Poboczy. Słychać ją już z daleka, ponieważ ma 40-konny dwusuwowy silnik. Będzie o syrence. Zapraszam. Bo teraz robi żerań, hop, siup, tra-la-la, bo teraz robi żerań. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Tam będzie nasze mieszkanko, widzisz? Nie, nie, nie. Troszeczkę na lewo. O, tu, pod tą białą chmurką. Mieszkanie było największym marzeniem obywatela PRL. Własny kąt był dobrem trudnym do zrealizowania. Bez znajomości w partii i urzędach na własne M trzeba było czekać nawet kilkanaście lat. Władza postawiła na przemysł ciężki, zaniedbując budownictwo. Ale zaraz po wojnie z wielkim entuzjazmem rozpoczęto odbudowę zniszczonego kraju. Mnie się śniło nieraz w nocy, ja się zrywałem w nocy i mówię, Matko Boska, przecież odbudują Warszawę, a mnie tam nie ma. Byliśmy jednym gruzowiskiem. Nim to wszystko ruszyło, nim produkcja w Polsce ruszyła czegokolwiek, to potrwało. Przecież to były z cegły rozbiórkowej stawiane domy. Nie było cementu, piasek był tylko, owszem, tak. Cały kraj uczcił 5-lecie władzy ludowej wcześniejszym wykonaniem planów i dodatkowych zobowiązań produkcyjnych. W Warszawie robotnicy ZOR-u ukończyli przed terminem 3 nowe budynki mieszkalne na Muranowie. Dla propagandy były wytypowane budynki, tak zwane szybkościowe. Ale to były tak zwane propagandowe budynki i ten budynek nie miał przerw materiałowych, miał transport zapewniony, miał ilość ludzi, rzemieślników pod dostatkiem. Od razu pierwszego dnia Górecki dał 360% nowej normy. Wziąłem udział w akcji werbowania pracowników do budownictwa w Warszawie. Więc wyjechałem do Puław po 10 dniach. Zwerbowałem sporo ludzi, chętnych rolników i przywiozłem ich do Warszawy. Zaprowadziłem ich do świetlicy na Krochmalno, tam gdzie pracowałem, przenocowałem na tej świetlicy. I rano pojechałem do Zjednoczenia Zawodowe, że tam są ludzie, tylko ja tam już nie pójdę, bo mnie mogą obić. Bo są głodni, spragnieni i się na podłodze spali i ja ich przywiozłem. Dobrze. I teraz co ja mam zrobić? Jechać z powrotem i dalej werbować. Na Mokotowie rekord Góreckiego został pobity. Komorowski i Borkowski osiągnęli 720% nowej normy, a Kot i Pylda przeszło 600. Te wszystkie rekordy, o których zresztą Andrzej Wajda nakręcił film przy okazji Człowieka z marmuru, to była norma przedwojenna dla wysoko kwalifikowanych murarzy. 32 tysiące cegieł podczas jednej zmiany to nie był żaden rekord. To była norma, której wymagano od zawodu. Pajzer, mieszkanie. Co mieszkanie? Jest. Ale panie Mańkowski, niech pan wreszcie powie, o co chodzi, no. Już, mówię, dostaliśmy mieszkanie. Kto? Pan i ja. Był sobie Antek murarz i z tym murarzem Antkiem pragnęła pewna Henia umówić się na randkę. Hop,
hop-siup, tra-la-la. Ja obserwuję budowę tego osiedla od początku, zresztą byliśmy inicjatorami tego. Muszę powiedzieć jedno, że ładnie to wygląda. Powiedział Antek Heni, że według jego planów czas dla niej znajdzie w maju, aż skończy się mu ranów. A już ten, który chce budować mieszkanie własne, no to przede wszystkim niech sobie buduje maksymalnie za swoje własne środki. Prosiła Henia w czerwcu, no przyjdź i serca nie rań, a on jej żeby w lipcu. Na ulicy ruch szalony, rosną mury z każdej strony, a na planie piękne domy zadziwiają swym ogromem. Ja dzisiaj słyszę, o, zmuszano tych ludzi, katowano tam różnymi sposobami, znęcano się. Nie. Ja chcę powiedzieć, że ten, kto nie chciał robić, nikt go nie zmuszał. Przychodził, powiedział, nie mam siły, nie mam zdrowia, odchodzi. Wieczorem ze zdumieniem patrzę, reflektor świeci jak w teatrze. To robotnicy dniem i nocą warszawskie domy w niebo wznoszą. 95% ludzi wtedy w domu nic nie miało. Nie miało radia, pralki, telewizora i trzeba było kupić, trzeba było zarobić. I w tym akordzie się właśnie zarabiało dwa, trzy razy nawet tyle. Bo MDM, bo MDM, rośnie nocą, rośnie dniem. Po 45 roku lokale powyżej 5 izb i 110 metrów kwadratowych trafiły pod publiczny zarząd. Czyli de facto nie właściciel, tylko urząd kwaterunkowy decydował, kto tam mieszka. Władza korzystała z wielu sposobów poprawy sytuacji mieszkaniowej, ponieważ w pierwszej połowie lat 50. na 4 zawarte małżeństwa przypadało zaledwie jedno nowe mieszkanie. Od 1951 roku właściwie nie ma lokali wyjętych spod publicznej gospodarki lokalami. Czyli tak naprawdę o wszystkim, o każdej izbie mieszkaniowej, no może troszeczkę to inaczej wyglądało na terenach wiejskich, decyduje państwo. Więc o co panu chodzi? To ja jestem, tu administratorką. Ach, to świetnie, bo ja tu mam mieszkać. Dostałem przydział. O Boże, Boże, Boże. Tu historia powstawania do życia Polski Ludowej, a później wznoszenia jej pierwszych zrębów. Gomułka no, ujął to tak trochę barwnie, mówiąc, że gdyby tam, już nie pamiętam, 1/3 tej kwoty, którą społeczeństwo przeznacza na wódkę, przeznaczyło na mieszkalnictwo, no to problem mieszkań byłby rozwiązany. To było takim trochę kwiecistym wprowadzeniem do czegoś, co określano jako nowa polityka mieszkaniowa. Wciąż setki rodzin czekają na mieszkania. Nowy system rozdziału mieszkań, publicznie ogłaszane listy. Pierwszeństwo dla tych, co zamieszkują pomieszczenia zwane niemieszkalnymi. Sutereny, rudery, baraki. Za Gomułki też próbowano wydobyć Polskę z tego niżu mieszkaniowego. I nawet